Przedwyborcza kampania rozkręca się. Tradycyjnie już radomska Platforma Obywatelska w święto flagi rozdawała radomianom biało-czerwone flagi, ale w tym roku akcja miała nieco szerszy zasięg. Dla fanów słodkości kręcono watę cukrową, a kolory biało-czerwone zostały nieco przyćmione przez unijne barwy. Flagi Unii Europejskiej przypominały o zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego. Przypominała o tym także Julia Pitera, numer jeden na mazowieckiej liście wyborczej Platformy. Odwiedzam dzisiaj Radom już w konkretnym celu, dlatego, że jest kampania. Julia Pitera rozdawała radomianom wiersz Antoniego Słonimskiego Polska. Polska Słonimskiego to kraj bez patosu, ze zwykłymi ludźmi, twierdzi kandydatka do Europarlamentu. Takiej Polski chce Julia Pitera. Jak mówi, chce pomagać w codziennych problemach. Zapytana o to, czy wie, jakie problemy dręczą wielu radomian, odpowiada: różne. Problemy większości radomian do mnie, ja generalnie na Mazowszu miałam 727 interwencji, które podejmowałam od 2011 roku, ponieważ wszystkie interwencje zawsze rozpatruję, niezależnie od tego, z jakiego zakątka Polski pochodzą. Ostatnią interwencję pamiętam, to jest przypadek pani, która ma kłopoty z mężem, który ją zostawił z dwójką dzieci. Eurowybory od lat cieszą się najmniejszą popularnością wśród obywateli. Pod względem frekwencji Polska znajduje się w szarym ogonie wszystkich państw unijnych. Julia Pitera chce przekonać radomian do tego, żeby 25 maja poszli do urn, podając konkretne przykłady i twierdząc, że Unia jest dla każdego obywatela. Na przykład parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej doprowadzili do tego, że nie będzie już tak koszmarnych kosztów roamingu już od grudnia 2015 roku. Już dzisiaj on jest czterokrotnie niższy, a w grudniu przyszłego roku w ogóle będzie jednakowy dla wszystkich państw Unii Europejskiej. Przestaniemy płacić te straszne frycowe pieniądze. To jest na przykład to, że zanim weszliśmy do strefy Schengen w 2008 roku, Polacy już nie jeździli z paszportami. Dokładnie to zrobili europarlamentarzyści Platformy Obywatelskiej, że nie będąc w strefie Schengen, już mogliśmy przejeżdżać granice w ramach Unii Europejskiej tylko z dowodem osobistym. Przykładów, jak twierdzi Julia Pitera, jest wiele. Wiele też flag rozdali radomianom członkowie Platformy. Tych biało-czerwonych było 2000.